Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w kolejnym odcinku z Rocket League. No troszeczkę czasu minęło od momentu, kiedy nagrywałem dla was piąty, ostatni materiał z tej gry i powiem wam szczerze, no zdarzyło mi się delikatnie pograć. No wieczorem parę meczy, dwa czy tam trzy dni z rzędu, ale już zdecydowanie moim zdaniem umiejętności się poprawiły. No zobaczcie kto ze mną jeszcze, Matix tylko, Olimpia i Daria, więc jakby co jest ekipa tylko na chaos, więc bez ogródek po prostu jedziemy z tym koksem. No mam nadzieję, że się uda. No i tak w ogóle już poinformowałem ekipę, więc poinformuję również i was. Trzy odcinki z Rocket League, a później siadam do GTA Online, więc spokojnie, tego też nie zabraknie na kanale. Dobra, czterech na czterech, zobaczymy jak nam pójdzie tym razem. Nie, teraz naprawdę każdy mecz to jest tylko walka o Most Valuable Player, tylko o taki tytuł. Nic innego tutaj po prostu się już nie liczy. Dobra, ja stanę na obronie. Aha, potrzebuję jeszcze jednego gracza, oprócz R. Marco i Il Nodo. I Johna Cena Ucmiła? Co? No, dobra. W każdym razie chyba AI dołączyło do nich. Dobra, ja sobie poczekam chwileczkę delikatnie, ale o, już teraz można spróbować ją przejąć. Dobra, pierwsze minięcie z piłką. Ja tu mówiłem, coś poprawi umiejętności. No, tak jakby. Wow, co to była za zwierzka? Mam nadzieję, że to tylko u mnie, ale proszę bardzo, prowadzimy 1-0. No, niezły strzał, faktycznie. Zobaczmy to na powtórce. Idealne podanie, proszę bardzo. Pach! No i asysta. No i tak się właśnie gra. Nie, dobra, ale serio, muszę jakąś bramkę strzelić, to szybko. Co prawda nie jest to mecz rankingowy, no ale zawsze warto się postarać. O kurde, nikt na bramce nie stoi. No dobra, trzeba to teraz wyłuskać szybko. Ej, no który już raz Piechol się minął z piłką? Drugi. A jeszcze, kurczę, tak naprawdę porządnie nie uderzyłeś. Oj, sorry, uderzyłeś, zrobiłeś to do własnej bramki. No i pięknie, nie wierzę. A mówił, że gra lepiej. I okłamał was chyba w żywe oczy. Albo to właściwie w żywe uszy, no bo nie patrzymy sobie w oczy. No ale dobra, no wiecie o co chodzi. Kurde. Nie, dobra. Muszę to nadrobić teraz. Ech, na szczęście dobra pozycja. Żeby mieć pierwszy kontakt z piłką, ale first touch nie zawsze jest, kurde, dobry. No bo zazwyczaj mam first touch, ale wtedy właśnie piłka leci w kierunku mojej własnej bramki. No pięknie, Olimpia, to zrobiłeś, że nie wbiłeś jej sobie przypadkiem w naszym kierunku do bramki. No patrzcie to i zaraz będziemy 2-1 przegrywać. Bo ja nie zdążę do niej dolecieć, no kurde. Ech, dobra, ale mi się wydawało, że ktoś od nas odszedł. No właśnie, Matix poleciał gdzieś. Nie wiem, może miał ważniejsze rzeczy do roboty niż wystąpienie w odcinku, no ale dobre. Dobra, krzyż na drogę. Mam nadzieję, że jeszcze wróci. Bo to nie jest mecz rankingowy, jak już mówiłem wcześniej, więc dołączyć można w trakcie. No kurde, dobra, w tą stronę bardziej, Piechol, w tą stronę. Dobra, no chyba już wreszcie sobie zacząłem pogrywać należycie. Tak jak zwykłem to robić, kiedy nie nagrywam. Nie, serio, lepiej szło po prostu, a póki co same asysty zaliczam tylko. Ale dobra, liczę się końcowy wynik i żeby nie lamić jakoś strasznie, choć póki co padła przeze mnie jedna bramka praktycznie. Ale dobra, będzie lepiej, będzie, nie, serio, jestem pewien, że będzie lepiej. Jeszcze nawet minuta pierwszego meczu nie minęła, muszę się z powrotem obeznać tutaj z grą, tak, wdrożyć się. Właśnie każdy nie może lecieć do przodu, niektórzy muszą przytomnie poczekać z tyłu, albo, ojojoj, kurde, mogłem to zamykać. Ale nie byłem świadom, że on to wybije. Dobra, o, chyba moje. Rzekłbym, że jak najbardziej tak. Oj, tak, aha. Dobry kierunek. Dobra, to też moje. Aha. No i teraz tak, dzień, nie, wcale nie dzień dobry. Kurde, jedziemy po to. Szybko, no i 3-2. Ach, kurczę, no już teraz z wyższym rankingiem i też w miarę z upływu czasu po prostu gracze, z którymi gramy jako przeciwnicy, stają się lepsi. To samo można powiedzieć o mnie, no chyba nie, no Daria tam przepraszam, nie ma za co, serio, no problem. Nie widziałem tam twojej winy. No przecież z drugiej strony jakoś bacznie się nie przyjrzałem. No ale nie ma co winnego szukać, winny jest zespół. Dobra, moje. Chociaż tak, tylko żeby skierować w przeciwnym kierunku. Dobra, turbo podniesione. Dobra, pięknie Daria, pięknie. To można zaraz będzie chyba wbijać do bramki, jeżeli nikt tego nie cyknie. A, ktoś cyknął jednak. Dobra, przerwać. Albo wznowić naszą akcję. No nie w tą stronę troszeczkę delikatnie, ale ktoś to na pewno przejmie. O kurde, nie tak. I to na szczęście nie byłem ja. No ale i tak nie powinno być. Nie, dobra, może tu się uda. O, i pięknie. No wreszcie chyba pokazuje to, co, o czym mówiłem na początku. Delikatną poprawę umiejętności. Sorry, Daria. Wpadłem na ciebie.
dosyć niefortunnie, ale chciałem tylko wyłuskać piłkę. Dobra, znowu moja. Ale też tam, kurczę, ktoś skakał podwójnie. Nie, inaczej opłacało się też tutoriale zrobić. Nie wiem, taka głupia sprawa wydawało mi się przy 5. odcinku, że wiem wszystko na temat tej gry, a okazuje się, że nie. Tutorial bardzo pomógł. Na przykład, czy wiedzieliście, że po przytrzymanie skoku można skoczyć po prostu wyżej? Oła, ale ktoś mnie w tyłek strzelił. No ale Daria do przodu. Albo... No on zagrał za nas. Bardzo pierwszorzędnie rzekłbym. Najsłupek! Kurde, brakuje tej celności jeszcze. Ale dobra, szybko wyłuskać piłę. Bo idzie w złym kierunku. No tak delikatnie tylko. No, ale dobra, Steven Manu dołączył zamiast Matrixa. No i Daria popisuje się pięknym strzałem. Kurde, nice shot! Zaiste. Przypatrzmy się. Spójrzcie na to. Bam! Ale z pomocą Olimpii oczywiście. Gra zespołowa przede wszystkim i liczy się to, żeby wygrać mecz 3-3 póki co. Tam przeciwnicy się denerwują już. Ej, dobra, powinienem chyba z tyłu zostać. No właśnie. Bo takie piły trzeba wybijać. Jak najszybciej. O kurde, dobra. Nie liczyłem się z tym, że ktoś to wybije. Oła! No dobra, to ja nie obronię tego, ale może ktoś z mojej drużyny to zrobi. Nie no, chyba jednak będę to musiał być ja. No, przynajmniej postraszyłem ich tym zamiarem wybicia. Kurde. Nie no dobra, spokojnie, teraz będzie lepiej. Jakaś brameczka musi wpaść. Prędzej czy później... Aaaa! Ktoś mnie popchnął dodatkowo. Albo komuś ja wszedłem na linię strzału, albo ktoś mi skopał ten strzał. Dobra, w tamtą stronę zagrajmy. Jak ktoś to poprawi... Teraz z chęcią... Oj, 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 również bym to zrobił. Nie, dobra, przyjechać ich delikatnie. Rozpychać się na boisku. No i tutaj właśnie wychodzi ten futbol amerykański. Oj, sorry. Komuś tam przyspieszyłem drogę na obronę. Dobra, w miarę odbicie bym rzekł. Nawet. Dobra, ale trochę szybciej. Tutaj pomagają te salta właśnie. Dobra, center ball. Nie shot on goal niestety, ale centra też dobrze. Ej, kurde, idzie ją zebrać ze ściany. Oczywiście, że idzie. I piękne wysunięcie, no ktoś to... mógłby wykorzystać. Dalej spokojnie, nie przepraszaj. Podanie mogło być oczywiście lepsze. Kurde, tu musi piękna obrona pójść. Dobra. I szybko cofnąć się. I bicycle kick nie doleciał. Ja już teraz wiem, kiedy trzeba bicycle kicków przynajmniej używać, kiedy się jedzie na wstecznym. Zdecydowanie to przyspiesza bieg wypadków. Moja! Prawie. Steven Manu działa w obronie. Dobra, jakieś dośrodkowanie może? Wrzutka? Coś? Kurde, dobra, sam to zrobię. No i aby ktoś to łaskawie dobił do bramki, ustalając wynik spotkania. O kurde, to mogłem być ja, gdybym miał turbo. I ale jest i Daria na posterunku. Pięknie. Nice shot. I nawet jeszcze wow. Bo to debiut w Rocket League Darii na moim kanale. Dobra, ale koniec tych replay. 18 sekund, trzeba jeszcze utrzymać to prowadzenie, albo ewentualnie powiększyć. I got it. First touch, no jak zwykle, tylko piłka tak, kurczę, troszeczkę niedbale się turlała po boisku. No, gdyby koleś tam nie zepchnął. Dobra, no, ej, 10 sekund, 7, 6, co ja gadam, o, nieźle. No, nie wiem, czy to nasz, czy nie nasz, ale... Może... A jeszcze chciałem dołożyć brameczkę, nie, ale MVP na pewno nie jestem. Ale spokojnie, nie jestem też ostatni. Z naszej ekipy całkiem dobrze. Nie, no dobra, z naszej ekipy najgorzej akurat, ale dobra. Co, spróbujemy jeszcze Matrixa jeszcze raz zaprosić? No, można spróbować w sumie. Dobra, no to zaraz się zobaczymy w kolejnym meczu. Dobra, jesteśmy... Matrixa jeszcze nie ma, ale wysłałem zaproszenie. Może jakimś cudem dołączy. Choć już teraz nie podejrzewam. Oj, choć może, bo się zwolniło jedno miejsce. No, Matrix, masz okazję, masz szansę. No, możesz wylądować w przeciwnym teamie. Ale ważne, żeby z nami zagrać, prawda? Dobra, defending. Czekając na pierwszy gwizdek tego spotkania. Merlin, czyli jednak AI. Tylko w tej drużynie, w naszej. Dobra, damy sobie radę. O kurde, albo i nie. Dobra, zły kierunek, wiem, ale to idzie poprawić, strzelając do własnej bramki. Super piechol. Naprawdę bardzo pierwszorzędnie. Sorry. No piecho super lama. To się nie wzięło znikąd. Ale nie wiedziałem, że przenosi się też na inne gry. Dobra, nie. Teraz jakiś hat-trick musi wpaść. Którego ja będę autorem, bo inaczej naprawdę ciężko widzę ten odcinek. Dobra, I got it. No i dobrze. Kogoś poprawił. Bo chyba first touch tutaj nie jest najważniejszy po prostu.
No co z tego, że 10 punktów dostaniesz więcej? Oj, sorry, tam delikatnie przepchnąłem. No oj, minęli wszyscy, kurde, jawnie, dobra, trochę spokoju brakuje tej grze. No ale dobrze, właśnie o to chodzi, po to nagrywam Rocket League, bo tutaj są emocje na najwyższym poziomie, kurde, i mamy dwubramkową. Albo wcale nie, straty do odrobienia, nie, dobra, bardzo dobrze. Miałem wrażenie, że to niebieski wybijał z tej bramki. A oni są w przeciwnym teamie. Dobra, gramy jeszcze, jak najbardziej, kurde, no wcale nie tak. No co jest zgrane? Czemu to nie idzie po naszej myśli? No na pewno nie po mojej. Po mojej myśli, żeby tutaj było mieć trzy bramki strzelone. Ale dobra, aria się minęła. O, mocno, koleś mocno, bardzo mocno to zrobił. Gdyby mocno tak Olimpię wybijał. O kurde, dobra, moja, albo i nie. A spokojnie, ważne, że któryś z teammateów posyła piłkę w dobrym kierunku, no ale to już, kurde, powinno być moje. Z takim impetem uderzona piłka, to się mogło odbijać od ściana, następnie po prostu znaleźć drogę do bramki przeciwnika. No dobra, ale no, pięknie, dobrze, że ktoś to wreszcie wybił. Dobra, uwaga, będę centrował, bo strzelać z takiej pozycji jest trochę ciężko, ale jednak się udało, kurde. No ale już tam trzech na bramce stało, to nie mogło wpaść, ale... Aj, no co? Czemu wy tak pogrywacie sobie ze mną? Dobra, w tamtym kierunku tylko. Ale mają desygnowanego bramkarza. Kolesia, który stoi cały czas, a u nas wszyscy są lotni. Okej, okay. No, nawet nie. Dobra, teraz się przyda wsteczny. Nie ma czasu na obrócenie samochodu. No, o, jakby to tak ładnie tutaj na przykład... Aj, lotem przejąć. Nie, no dobra. Loty rzadko mi wychodzą jeszcze. Ale przynajmniej wiem jak. Jak trzeba. Dobra, pięknie daria. Wyrównująca bramka. No nie podoba mi się to, że ja jeszcze żadnej nie strzeliłem. No serio, autentycznie. Nie wiem, może delikatnie głośniej muszę telewizor sobie zrobić, żeby słyszeć wrzawy na boisko. Może kibice po prostu mnie podbudują do tego, żeby strzelić bramkę nareszcie. I got it. Dobra, kto pierwszy? Jak zwykle first touch. No ale co z tego, właśnie jak tak się kończy ten mój first touch, że piłki lecą w kierunku mojej bramki. No nie, daria, shit. No. Ups. Faktycznie. A już tam byłem. No zobaczcie na replayu, kto tutaj przelatywa właśnie, żeby ją wyciągnąć. Dobra, przynajmniej Daria kolejna strzelona bramka na koncie. Już druga w tym spotkaniu. Dobra, defending. Okej, no. Tym razem się nie przydałem na pozycji bramkarza. Choć zaliczyłem ostatnio bardzo dobry mecz, jeżeli chodzi o tą konkretną pozycję na boisku. No trzy pick save'y i savior weszło. Savior, czyli ten, który ratuje. O, shit, no i moja bramka! To wiesz, starczyło być w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Dobra, nice shot, no wcale nie, bo dobijałem tylko. No, tam zamieszanie wyszło wśród niebieskich. Ale w sumie gdyby nie ja, nie wpadłoby to, więc thanks. Dobra, 2-2. Nie jest źle, nie jest naprawdę źle. No chyba, że to pójdzie w światło naszej bramki. Nie, oczywiście ja nigdy nie jestem desygnowanym bramkarzem. W piłce nożnej pewnie bym sobie, jeżeli gdzieś, gdziekolwiek, to stanął właśnie na bramce, no ale tutaj, kiedy mogę sobie samochodzikiem na turbo pojeździć, no bez przesady. Dobra, wybijamy to. Byle dalej od nas. No i center ball ze ściany. No i chyba, a ja będę autorem, jeżeli nikt to nie dobije. Ach, dobiła Daria. No ej, musicie przyznać, całkiem niezłe wybicie. No ale nie uwiecznione na replayu niestety, no trudno. No ale dobra, ta bramka byłaby zaliczona mi, ale... Cieszmy się z sukcesu Darii. Ile to już na koncie? Druga. Dobra, spokojnie, nie dałem znać, że bronię. No zapominam się czasami w trakcie nagrań, no. Kiedy gram sobie w ciszy, no to wtedy jak najbardziej o wszystkich, kurde, z pisanych tekstowych komendach pamiętam jak najlepiej. Dobra, to można było przejąć. Lepiej. Zdecydowanie lepiej, bo tutaj będzie strzał na bramkę. Ale dobrze ją wyłuskał. Dobra, czemu jeszcze nie mam ani krzty turbo? Ani krzty! Dobra, tutaj przeleciałem setkę niestety. Ale dobra, on gra w dobrym kierunku, on gra na nasze dobicie. Uszydno! Dobra, pięknie Daria. Tutaj trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze twój kolej z drużyny da radę ją dobić, no ale teraz... No ktoś to mógł zamknąć. Za daleko co prawda wrzuciłem, ale to tylko delikatnie, no, już lepiej. Nie, w pewnym momencie, jak graliśmy chyba czwarte czy piąte spotkanie z rzędu z całą ekipą, to już naprawdę tak się wczułem, że ten samochodzik po prostu chodził tak, jak ja bym chciałem, żeby chodził.
autentycznie, tak abyś w FIFA kontrolował gracza, a nie samochód, który tutaj nagle ci nie pojedzie w tą stronę, bo nie jesteś właściwie ustawiony, ani tego nie zrobię, ani tamtego. Po prostu czułem się, jak ja bym był z tym samochodem. Taka wczuwa. Ale dobra, uwaga, bo to idzie dobić! Aaaa! No nie tym razem, ale można im przeszkodzić w wybiciu. Jaki what a save, to kurde, chyba nikt nawet jej nie save'ował, chyba że tutaj przed moim strzałem, no aaaaj, cold. Czemu mi tak wybiłeś? No miałem, kurczę, tak nosa, że to wpadnie. Znaczy przeczucie miałem. O shit, o nie! Kurde, ale zmoczyłem, nie w tą stronę się obróciłem. Nie żadne wow, tylko fuck. Pomogłem to wyciągnąć. Nie, ale dobra, wysoko podskoczył, dobrze strzelił, no nice shot, niech ci będzie, ale... Tylko 27 sekund na, po pierwsze, nie stracenie bramki, a po drugie strzelenie bramki. To nie, w sumie chyba właśnie teraz zdradziłem, że bardziej chcę iść na overtime niż na zwycięstwo i to może być później niecne w skutkach. Kurde, no ludzie. Niech to ktoś cyknie pięknie. Na. Liczyłem, że dobrze oblicze lot piły. No i czemu tak? Czemu pikujesz? Dobra, ale w złym kierunku to idzie. W bardzo złym kierunku, chyba że uda się ją wybić. Dobra, uspokoił na parę sekund raptem, ale to tylko zawsze parę sekund, nic wielkiego, chyba że... No i uspokoił do overtime'u aż. Dobra, I got it. Znowu first touch. Jak zwykle, ale tym razem, o dobrze, Olimpia chyba delikatnie zwolnił. I przez to właśnie piłka poleciała tak jak poleciała. Dobra, wszystkich zepchnęłem. Pora uderzyć. No kurde, co tam się stało? Nie wiem, kto w kogo wpadł, ale nie! Nie! What a save! Dobrze, dzięki koleś. Ale to też musicie... No nie! No fuck, kurde, Olimpia, byłeś tam, mogłeś to wyciągnąć. Aaaa, no jak to leciało, no ale koleś też mógł salto w tył zrobić. Daria, nie wiedziałem, że jesteś osobą wulgarną, bo ja wiem, co tam chciałaś napisać, ja wiem. Dobra, szybko to przewińmy, dobrze. Rematch kolejny? Nie, nikt nie chce rematchy. Dobra, ale jeszcze jedno spotkanie zagramy. No zwykłem grać 3 w odcinku, no i tak właśnie będę teraz to rozgrywał. No planuję nagrać 3 odcinki z Rocket League, więc jeszcze oprócz tego spotkania, które teraz będzie, 6 przede mną. Więc mam nadzieję, że przy tamtym 9 już z kolei, no naprawdę pokażę kunszt umiejętności. Dobra, zagrzać maszynę, przygotować silnik, rozgrzać opony, choć nie, opony się nie grzeją, bo stoją w miejscu. No, ale w ogóle nie wspomniałem, no delikatne zmiany w samochodziku zaszły. Cylinder na głowę, zamiast rogów, no sorry, rogi jednak troszeczkę za bardzo złowrogie, ale tam aerial by wszedł, jeśli by wszedł. Dobra, niebiescy w natarciu. Czy chcą coś udowodnić po tym przegranym spotkaniu poprzednim? No na przykład to, że Piecho dalej nie potrafi piłki na backflipie wyłapać. Oj, ale to trzeba obronić. Gdzie tam, kurczę, nie. Kiepsko się zaczyna. No ale póki co mamy jedną wygraną, jeżeli dobrze pamiętam. I jeden, niestety, chamski los na koncie, czyli przegraną. No i teraz też przegrywamy. Nie, no spokojnie, ale gramy z ekipą. Musi być dobrze. Dobra, to może ją zablokuję. Jasne. Ja jakby leciała tam, to pewnie bym ją zablokował, ale że akurat nie leciała. Dobra, to też się nie udało. Dobra, delikatnie, lepiej trzeba dysponować turbo. O kurde, co tam się przydarzyło? Trzeba ratować? No. Teraz po ścianie ją dogonić. Podwójne odbicie, no o, ho, 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 ho. No to już delikatnie lepsza kreatywność, jeżeli chodzi o to odbijanie piłeczki. Dobra, strzał na bramkę, ale momentalnie zablokowany. Momentalnie, ale też to też zablokowane pięknie, no i... No wbiłem Darią tą piłkę do bramki, pięknie! Oh my god. Nie, wybacz, ja zazwyczaj nie biję kobiet. No, ale tak mi się przytrafiło. No chyba, że też skakałaś w tamtym kierunku akurat, sorry. No i raczej bólu nie czułaś, więc nic się nie stało. Wpadła bramkę, to się stało. I to się liczy. Ciśnij, ciśnij. Kolejny first touch. Nie, serio, możemy policzyć, ile będę miał first touchy w całym meczu. Jeżeli wszystkie, to jestem naprawdę pierwszym dotykaczem każdej piłki. O, szyt, szyt, szyt. Nie mamy desekundowanego bramkarza. Ale nic nie szkodzi, ja tutaj też sobie na wybiciu lubię zagrać czasami. O, ła. No widzieliście to? Pół sekundy dosłownie nie prowadziłem piłki. I jak to się kończy? Takie oto wybicie. Oj, ale też z dobrym w sumie strzałem na bramkę, jeżeli by to podobrze poleciało tam do końca. Dobra, moje by było. Nie, spokojnie, ale to już bardziej na moje konto. Kurde, też nie. No zabierają mi dosłownie sprzed nosa.
Oj, dobrze, 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 pięknie! No, ale zablokował równie pięknie, jak ja tam próbowałem strzelić. Dobrze, 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 świetnie. No, po ściance. Jeszcze z odbiciem. Ach, kurde, dobra, przekombinował. No, ale czasami takie przekombinowane akcje wychodzą naprawdę na dobre. Okej. Zablokowane, tylko o to chodziło. No i na wstecznym, bo tak najlepiej ustawiony. No i brameczka! No i opłaca się grać finezyjnie. Kurde, wow! Thanks! Na backflipie, na wstecznym, no kurde, idzie. Po prostu idzie. Jeszcze tylko obczaić dobrze latanie w tym odcinku. No i będę content. Content, czyli zadowolony oczywiście. Kolejny first touch. Choć tym razem naprawdę się nie starałem, żeby to był faktycznie first touch. Dobra, mła, wybije. Nah. Kurczę, nie lubię, jak oni tak wysoko wybijają, bo praktycznie nie ma szans tego sięgnąć. Ale dobry strzał. I jeszcze lepsza dobitka, brawo. Nice shot, great pass. Wszystko było na miejscu, kochani, wszystko było na miejscu. Widać, że zgrana ekipa. No to nie jest pierwszy mecz, jaki gramy. Co prawda w pełnej ciszy, więc no... Taktycznie mogłoby być lepiej, może by powiedzieć, ej, stań na chwilkę, albo uwaga, wysuwam. Uwaga, wrzunia, albo... Kurde, sorry, zapomniałem o first touchu. No ale nie zawsze będzie first touch, bo czasami po prostu jestem na obronie. Dobra, zatrzymać tylko ich. Kurde, piłkę, żeby nie wpadła nam do bramki. No, dobra, powiedziałbym, że obrona nawet niezła. Nie moja, ale zawsze obrona. A, jakby to się udało sięgnąć. Tak blisko, so close. No zobaczcie, spójrzcie, gdzie ja byłem tam. No, milimetry, kurde, milimetry. No ale dobra, dalej prowadzimy. To jest tak, jak tam ktoś wspomniał, nie zobaczyłem jeszcze kto. No problem. Olimpia, on jest zawsze optymistą. Dobra, defending. Ale tylko na chwilę, trzeba pamiętać jeszcze o pozbieraniu turbo. No, ktoś to musi przejąć, nikt nie przejął? O kurde. O kurde, dobra, pięknie. Bardzo bym powiedział świetnie. No i bramka. I nawet nic nie musiałem robić. Nie, nice shot. Po prostu tyle. No tak to się kurczę robi. Po prostu. Podjeżdżasz, uderzasz, celnie, światło bramki, no i gol. Kurczę, no prowadzisz dwoma bramkami. Dobra, kolejny raz defending, więc first touch nie będzie po mojej stronie. Ej, ale w ogóle co? O, shit! No wam powiem, przestraszyłem się. Przestraszyłem się okrutnie, że wpuszczę szmatę. A jako były bramkarz naprawdę nie lubię tego robić. Dobra, ale to zgarnę. No prawie. Oj, szybciej, 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 bo wiadomo, w którą stronę odbiją. Dobra, w taką dobrą dla nas. Ale nie w ten sposób, nie podwójnie. Do tego to się kurde nie spodziewałem, że gościu będzie żonglował tą piłą. A wszyscy chcieli... O kurde! Bam! Nara! Tak jest, clear ball. No jeszcze strzał na bramę, tak to chyba można zaliczyć. No i latanie widzieliście właśnie przed chwilą. Totalnie przypadkowe, co prawda, no ale było. Dobra, nieźle, nieźle. Oj, kurde. Tak chodzę w tej i we w te. Cały czas na pełnym turbo, no ale to bardzo dobrze, turbo się przydaje. Dobra, na przykład to taki wybić, kurde, ale się minęłem, no. Dobra, ale spokojnie, spokojnie, przez minutę 13 się może naprawdę dużo wydarzyć. I to nie tylko dobrego wcale, możemy stracić 3 bramki na przykład. No albo ktoś bardzo ładnie dośrodkuje, tak jak teraz, no i ktoś to mógłby zamienić na bramkę, albo przynajmniej powstrzymać. Oj nie. Oj, nie planowałem w ogóle, że tak to poleci. Wcale, no musisz, Daria, tak jest, młode sej. No, teammates, na których można polegać, to skarb. Naprawdę, to skarb. O, shit. No i... ale zmoczyłem. Ale nie do końca, bo ten mayhem to spowodował się, kurczę, nie sam wcale. Oj, nie lubię na wstecznym, nie tak, nie we własnej bramce, ale... Oj, dobra, no nie tak to miało być, ale... Coś z tego dobrego może jednak wyjść, a wezmę sobie turbo. Tak jest, no, no... A, shit. Shit, jak to mówią, bardzo shit. Dobra, kit na turbo będzie szybciej. No to jakaś destrukcja, on mógł to dobijać jakby co, ale ja mogę wybijać z kolei. No i nie epic save, tylko clear ball. No dobra, nie chodzi tutaj o zaszczytne tytuły. I zwykłe nagrody, zwycięstwo, to przede wszystkim, tak jest, no, no, no to jeszcze można spróbować, nie, już nie. No ale wygrane spotkanie. Jest nieźle, kochani, jest nieźle. Dobry prognostyk na przyszłość. Czyli na kolejne 2 odcinki z Rocket League. A tymczasem, kochani, kończę ten. Wielkie dzięki Olimpii i Darii i Matixowi, bo też na początku wystąpił za obecność. Ja wracam za chwilę.
Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!